Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu w temacie mojego nowego domu. Zapraszam Was dziś na jeszcze wirtualny spacer po wizualizacjach mojego domu. Dzisiaj pokażę Wam wizualizację strefy dziennej, którą przygotowałam z Julią z Joku Interior, a raczej Julia ze mną je przygotowała, a ja dodawałam tylko moje wskazówki, uwagi i mówiłam, co mi się podoba. Namiar na Julię zostawiam Wam w opisie, bo pracuje mi się z nią cudownie, spełnia moje wszystkie wymysły i zachcianki, więc warto takie osoby polecać. Dziś oprowadzę Was po mojej strefie dziennej, czyli salonie, kuchni i jadalni. Pokażę Wam, jak pierwotnie zaprojektowała to Julia, a jak wygląda finalna, ostateczna wersja, którą razem z mężem zaakceptowaliśmy po naszych wcześniejszych uwagach. W naszym domu zależało nam przede wszystkim na tym, aby wnętrza były jasne, ciepłe i przytulne, aby łatwo było utrzymać porządek i czystość, a przede wszystkim zależy nam, aby te wnętrza były ponadczasowe. Nie chcemy, żeby moda na naszym wnętrze minęła. Bardzo chcemy, aby te wnętrze za 5 lat wyglądało równie dobrze, tak jak teraz. Zapraszam Was do obejrzenia wizualizacji i posłuchania moich komentarzy w trakcie. Zaczynam od wejścia do strefy dziennej. Tutaj kursorem, mam nadzieję, że go widzicie. Będę pokazywała mniej więcej, o co tutaj chodzi. Więc wchodzimy na strefę dzienną. Po lewej stronie na wprost mamy strefę salonową z TV. Tutaj mamy kuchnię z wyspą i tu z tyłu mamy jadalnię. I to jest pierwsza zaproponowana wizualizacja. I po małych zmianach wygląda to w ten sposób. Zależało nam na tym, żeby lampa w jadalni nie wisiała tak nisko, tylko i nie za wysoko, prawda? I była tak po środku i udało się to osiągnąć idealnie. Dorzuciliśmy tutaj chokery, ale też nie jestem pewna, czy one zostaną, czy będą, czy nie będą. Mi się zdaje, że kupimy jakieś takie chokery na próbę, jakieś tańsze i zobaczymy, czy będziemy używać. Jeżeli będziemy używać, będą w tym miejscu, jeżeli nie, no to out, prawda? Lecimy dalej. Tutaj mamy widok na kuchnię od strony salonu. Jest to pierwsza wizualizacja, możecie tutaj zobaczyć, jak nisko jest lampa. Śmieliśmy się z mężem, że on ma taką tendencję do uderzenia w rzeczy głową, że jak ta lampa będzie tak nisko, to o nią będzie uderzał na pewno. Tutaj możemy zobaczyć drzwi. I mówiłam Wam o tych drzwiach w filmie z analizą układu funkcjonalnego. Zostawiam Wam link do tego filmu w opisie, więc koniecznie też obejrzyjcie. I tutaj również mamy pierwotną wizualizację. Są te drzwi. Jest taka półeczka, jak możecie zobaczyć w szafkach górnych. Ale ja miałam obawy co do tej półeczki, bo raczej to będzie łapacz kurzu i miejsce na odkładanie rzeczy, które nie mają swojego miejsca, prawda? Więc będzie robił się bałagan, a tego bardzo chciałam uniknąć. No i przechodzimy do teraz drugiej propozycji z innym blatem. I zobaczcie, tutaj jest taki jasny blat, a tutaj mamy blat z żyłką. Ja ogólnie nie jestem fanką tych żyłek marmurowych. Jakoś, no, myślę, że to jest takie przereklamowane trochę. Ale w przypadku tego domu, tej kuchni, zobaczcie, jaki tutaj dodaje charakter, prawda? O, tu już jest finalna wersja. Zobaczcie, jakiego to dodaje charakteru kuchni. Ta kuchnia z białym blatem, z jasnym blatem, prawda, jest nijaka. A te żyły dodają jej naprawdę pięknego charakteru. I tutaj możecie też zobaczyć, że zniknęły drzwi. Podczas konsultacji i rozmów po tym układzie, już jak przyszliśmy do wizualizacji, te drzwi wyglądały tutaj bardzo dziwnie, bo były dość wąskie, to była 70. No i wyglądało to, no, dziwnie. I doszłyśmy do wniosku, że kurczę, po co robić te drzwi w salonie? Wydawać pieniądze na drzwi ukryte, muszą być fajnie zrobione, skoro możemy zrobić wejście do tej ala kotłowni teraz w garażu. I dzięki temu, że zrobiliśmy to wejście w garażu, nie musimy tam od razu wstawiać drzwi, prawda? Więc to jest jakaś oszczędność dla nas w tym momencie. A ten salon wygląda, tak wiecie, bardziej spójnie. I lecimy dalej. Tu jest widok na kuchnię bez wyspy, też z pierwszej wersji. Możecie zobaczyć, że te drzwi są bardzo wąskie, bardzo dziwnie tu wyglądają. Tu mamy piekarnik, to by kolidowało. Tu mamy szafkę, też by to tak nie za fajnie by to wyglądało.
Tutaj też rzut na tą półeczkę. No i po zmianach wygląda to w ten sposób. Myślę, że bez tej półki ta kuchnia jest taka wizualnie bardziej spójna. Nie będzie łapaczy kurzu, nie będzie, wiecie, miejsca na odkładanie dupereli. Ta ściana oklejona jest płytą meblową i wydaje mi się, że wygląda to bardzo fajnie bez tych drzwi. Naprawdę tak spójniej, czyściej, jaśniej, prawda? Tak, nie ma niepotrzebnego elementu, o tak. Lecimy dalej. I tu jest widok od strony zabudowy kuchennej na wyspę i salon. I tu w pierwszej propozycji mieliśmy szafki z półkami i trzy szuflady. Ja jestem fanką szuflad. Nie cierpię półek. Teraz w kuchni mam ze dwie półki, szafki z półkami i prawie ich nie używam i wkurzają mnie tylko te szafki. Więc w ostatecznej wersji zrobiliśmy same szuflady i myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Będę na 100% zadowolona. I lecimy dalej. Widok teraz na jadalni i na kuchnię od strony jadalni. Tutaj w pierwotnej wersji właśnie mamy tą lampę bardzo nisko nad stołem. Tutaj widać te drzwi, no i zabudowę lodówki z piekarnikiem i kuchenką mikrofalową. A tu już mamy tą ostateczną wersję wybraną przez nas, czyli lampa nad stołem w jadalni poszła troszeczkę do góry. Drzwi zostały zlikwidowane, tu doszły te czekery, prawda, w wizualizacji. No i tu mamy tą zabudowę. Wygląda to według mnie bardzo fajnie, bardzo spójnie. Ten czarny kolor w tym jasnym wnętrzu naprawdę robi tu robotę. Teraz mamy widok na salon od strony jadalni i bardzo nam się podoba ta minimalistyczna zabudowa. Zależało nam na jakimś miejscu do przechowywania, czyli miejsce na jakieś książki, jakieś takie, wiecie, duperelki. Miejsce zabudowane. Tutaj mamy szafkę na jakieś alkohole, jakieś takie rzeczy. I tu mamy takie zwykłe, proste półki i one są tam celowo umieszczone. Na nich będzie minimalna ilość rzeczy, bo to będą półki głównie dla kotów, żeby koty miały gdzie sobie polatać. I to jest ta pierwotna wersja, w której naprawdę zaszły minimalistyczne zmiany. I tu możecie zobaczyć. Na szkło nie musimy zwracać uwagi, bo one tutaj było po prostu coś się prześwietliło i było jaśniejsze, ale one będzie ciemne. A tu możecie zobaczyć, że wyłącznie została przedłużona ta półka dolna, którą możecie zobaczyć tutaj. Czyli taka RTV-ka podwieszana, ona została przedłużona i wydaje nam się, że o wiele lepiej wygląda, jeżeli wychodzi poza obrys tej zabudowy TV, prawda? Tu mamy widok pierwotny na salon od strony telewizora. No i zmiany głównie zaszły właśnie tej jadalni i kuchni. Na początku miałam trochę obaw o kanapę z nóżkami, prawda? Ale jednak to jest, dodaje temu wnętrzu takiej lekkości niż taka kanapa stojąca bezpośrednio, prawda, na ziemi. Te wnętrze wydaje się takie lżejsze i druga rzecz to to, że odkurzaczem spokojnie można wjechać pod taką kanapę, więc łatwiej jest utrzymać czystość. I tu mamy widok z boku na właśnie tą kanapę, ściankę TV i kuchnię. Tam mamy korytarz, przedpokój, ale to zobaczycie w kolejnych filmach. I tu była pierwotna wersja, a tu mamy tą wersję ostateczną z poprawkami. Koniecznie piszcie w komentarzach, jak podoba Wam się wnętrze, co byście zmienili, co byście zrobili tak samo. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze. I to by było na tyle z dzisiejszej wizualizacji. W kolejnych filmach pokażę wizualizację łazienki i toalety, sypialni oraz pozostałych pomieszczeń, więc koniecznie pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Napisz też w komentarzu, jak podobają Ci się wizualizacje. Może coś szczególnie przypadło Ci do gustu i chciałabyś to zrobić u siebie, a może chcesz mi coś innego doradzić, więc koniecznie czekam na Twój komentarz. Pamiętaj też o subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!